Cześć kochani, witam Was serdecznie na tym webinarze. Jak importować towary z Chin i zarabiać na nich 5000 zł miesięcznie bez wychodzenia z domu oraz, co najciekawsze, bez posiadania firmy. Cieszę się, że Was widzę, miło mi Was gościć. Kochani, zaczynamy. Nie jest to żadna ściema, nie jest to żadna podpucha. Jestem pewny, że ten webinar większość osób zainteresuje. Kochani, 30 sekund o mnie, żebym się szybko Wam przedstawił i przechodzimy już do konkretów. Nazywam się Jakub Maj, prowadzę firmę Discolm, która zajmuje się importem z Chin na zlecenie. Importuję towary warte kilka milionów złotych rocznie. No i co? Uwielbiam import, staram się zarażać ludzi tą pasją, prowadzę kanał na YouTubie, gdzie uczę importu z Chin. No i co? Jestem pewny, że każdy, kto tylko interesuje się importem, poświęci się mu i jest w stanie zarabiać na nim pieniądze. Notabene, jeśli chcecie więcej materiałów, zapraszam na mojego YouTube'a, macie tam masę darmowej wiedzy, ale zostańcie na razie ze mną, bo jestem pewny, że ten webinar Was zainteresuje. Kochani, jeszcze tylko tak na szybko, co tu mamy? Ten rok, sprzedaż za ten rok 4 miliony 600 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że w tym roku dobijemy do 9, może 10 milionów złotych przychodu. I tu jeszcze szybkie fotki z naszych magazynów. Tu Chiny, tutaj Polska. To są kontenery. Kontenery, jak widzicie, wypycha się po brzegi towarami, tak żeby upakować tam jak najwięcej, bo koszty transportu są drogie. No i co? Tyle o mnie. A 30 sekund jeszcze o powstaniu firmy. Kochani, my prowadzimy firmę zajmującą się importem z Chin już od kilku lat. Zaczynało się tak, że razem z moim wspólnikiem Tomkiem handlowaliśmy towarami na Allegro. Byłem jego pracownikiem. Potem rozwinęliśmy z tego nową firmę, import na zlecenie. No i tak to się wszystko rozkręciło i teraz żyję tylko i wyłącznie z importu. Ale koniec o mnie, koniec nudnych tematów. Przechodzimy, kochani, do konkretów, czyli jak importować towary z Chin i zarabiać na nich 5000 zł miesięcznie bez wychodzenia z domu i bez firmy. Kochani, na początek muszę Was nauczyć, w jaki sposób wyszukuje się dostawców w Chinach. W ogóle dlaczego Chiny? Dlatego, że Chiny są producentem całego świata. Jak pewnie zauważyliście, przemysłu w wielu krajach często nie ma lub jest słabo rozwinięty, bo po prostu produkcja przeniosła się do Chin. I teraz możemy oczywiście na to narzekać, lub możemy też wyciągnąć z tego pieniądze i zarabiać. Tak więc co, kochani? Gdzie szukać dostawców? Są takie trzy najpopularniejsze strony. AliExpress, pewnie wszyscy znacie stronę AliExpress. Sprzedaje się tam towary głównie konsumentom. Alibaba, część osób może słyszała, jest to taka strona, na której znajdziecie licznych producentów, którzy sprzedają w modelu B2B, czyli głównie dla hurtowników, dużych sprzedawców, czyli dla osób, które chcą się zaopatrzyć po prostu w towar. I kochani, tajna strona 1688.com. Tajna dla nas, dla Polaków, ponieważ w Chinach bardzo popularna. 1688.com, czytane po chińsku, brzmi bardzo podobnie do słowa Alibaba. I jest to strona również należąca do koncernu Alibaba. Natomiast czym się wyróżnia? To tym, że mamy tam najniższe ceny w całych Chinach. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze ta strona nie nakłada prowizji, tak jak strona Alibaba na sprzedawców. Jest kierowana na rynek chiński, do chińskich hurtowników. I taka ciekawostka, większość sprzedawców na AliExpressie oraz też połowa sprzedawców na Alibabie zaopatruje się na 1688.com. Także jeśli szukacie najtańszych produktów, no to już wiecie gdzie. 1688.com. Kochani, szybko przelećmy sobie te wszystkie platformy. AliExpressu może pominijmy, ponieważ AliExpress zna pewnie każdy. Natomiast tak, zacznijmy od Alibaby. Strona po angielsku, to jest wygodne. I wyszukujemy sobie dowolne towary. Przyjmijmy, że interesuje Was na przykład. Co mogłoby Was interesować? Może rower. Akurat rower nie jest dobrym tematem na początek, ponieważ obłożony jest cłem antydumpingowym. Natomiast wyszukiwanie produktów na stronie Alibaba jest banalnie proste. Wpisujemy, możemy po angielsku, najprościej, możemy wyszukiwać zdjęciem. Tutaj przy pomocy tego przycisku u góry zasysamy sobie zdjęcia. I tutaj możemy znaleźć wiele różnych produktów. Przepraszam, wejdźmy w jakiś przykładowy produkt. Kochani, bardzo ważna rzecz, ceny, które tu widzicie, nie są często prawdziwymi cenami. Musicie założyć konto na Alibabie
i skontaktować się tutaj z dostawcą, poinformować go, że chcecie zamówić towar, poprosić o wycenę, podać ilość sztuk i wtedy poznacie prawdziwą cenę. Także nie liczcie na to, że ta cena jest prawdziwa. Druga ważna rzecz. Pamiętajcie, że cena, którą tu widzicie, czyli widzimy gdzieś $30, po przeliczeniu na złotówki wyjdzie 120 zł około, to nie jest cena na gotowo w Polsce, ponieważ do tej ceny musicie doliczyć koszty transportu, musicie doliczyć oczywiście podatki wszystkie, koszty agenta pośrednika, także jest tego trochę. Przejdziemy do tego w dalszej części webinaru. Natomiast na ten moment chcę, żebyście po prostu wiedzieli, że towarów możecie szukać właśnie między innymi na Alibabie. Tutaj kontaktujecie się z dostawcami. A tutaj wyszukujecie produkty. Polecam szukać po zdjęciach. Jest to super opcja. Teraz zaś omówmy sobie krótko 1688.com. Kochani, strona jest oryginalnie cała w języku chińskim. Natomiast nie jest to problem. Możecie ją sobie przetłumaczyć na język polski. Także jest to znaczne ułatwienie. I polecam Wam również szukać produktów zdjęciami lub przy pomocy na przykład Google Translatora. Tłumaczymy z języka polskiego na język chiński uproszczony. Dla przykładu jeszcze raz rower. Wpisujemy rower, kopiujemy i wracamy na stronę 1688. Ctrl V wklejamy, wyszukujemy, przepraszam. I odnajdziemy tutaj masę produktów. Kochani, ja wolę 1688, ponieważ tutaj ceny zazwyczaj są prawdziwe. Polecam sortować tutaj po wielkości sprzedaży, czyli po popularności ofert. No i co? Pierwszy rower, damka klasyczna. Pamiętajcie o cle antydumpingowym na rowery, także to nie jest idealny przykład na sam początek. Natomiast no, chciałem Wam na szybko coś tutaj pokazać na 1688. Jak widzicie, tu mamy różne warianty rowerów. Tutaj mamy rodzaje kół, no i cena. Tutaj jest cena. Także 190 juanów to jest około 90 zł, także bardzo, bardzo tanio. Wróćmy do prezentacji. Tak, 1688 Alibaba, najpopularniejsze strony do wyszukiwania dostawców. Natomiast możecie się zastanawiać, jak ściągnąć towar z Chin, jak w ogóle go kupić. I o tym również się dzisiaj dowiecie. Także przechodzimy, kochani, do następnego etapu. Skąd wiedzieć, co sprzedawać? Kochani, zanim opowiem Wam, jak importować towar z Chin, poruszymy w ogóle temat, skąd wiedzieć, co sprzedawać. Czyli, bo wiadomo, zamówić towar jest łatwo, natomiast sprzedać ten towar z zyskiem jest już trudniej. Moje takie najpopularniejsze metody. Przede wszystkim Allegro Analytics. O co chodzi? Allegro udostępnia takie narzędzie, którym jest Allegro Analytics, które pozwala Wam przeglądać całą sprzedaż na portalu Allegro. Kiedyś była inna aplikacja, nazywała się TradeWatch, obecnie mamy Allegro Analytics. Kochani, on jest płatny, natomiast warto go sobie kupić tylko po to, żeby przeszukać to, co nas interesuje, zobaczyć w ogóle, jakie są trendy. Warto wspomnieć, że z tego typu narzędzi jak TradeWatch i Allegro Analytics korzystają bardzo duże firmy w Polsce, ponieważ jest to najlepsze narzędzie do sprawdzenia, jakie są w ogóle nastroje konsumentów, co oni lubią, w jakich ilościach, kiedy. Także jeśli jesteście początkujący, będziecie mogli zobaczyć, co w danych okresach kupują polscy konsumenci. No i co? Tutaj mamy takie zakładki. Zakładka asortyment, sprzedaż według ofert. I kochani, polskie Allegro, ostatnie 7 dni, przyjmijmy ostatnie 30 dni. Co mogłoby Was zainteresować? Może na przykład pierwsze z brzegu słowo pilot, które mi wpadło do głowy. Wyświetlamy raport, czekamy aż się załaduje i widzimy, jakie towary tutaj możemy sobie dać po ofertach lub po produktach, tylko one teraz są, wiecie, spięte w te katalogi, także popatrzmy sobie po ofertach. Możemy zobaczyć, jakie piloty przez ostatnie 30 dni kupowali polscy konsumenci. Jak widzimy, mamy tutaj klimatyzatory, zestawy do bram, wentylatory. No tutaj niestety słowo pilot jest po prostu w tytule oferty, także no, troszkę niefartownie wybrałem, ale na przykład wpiszmy garnek. Zobaczmy, jakie garnki kupowali Polacy przez ostatnie 30 dni. Kociołki, żeliwne garnki, czyli takie grille. To są takie do paleniska, do zrobienia gdzieś sobie uczty, prawda? Co tu mamy? Kociołki kolejne, zestaw Tefal.
kociołki, sokowniki parowe. Także dzięki użyciu tutaj Allegro Analytics możecie przeszukiwać sobie różne oferty. Dajmy na to, że ktoś z Państwa się interesuje w motoryzacji, również możemy sobie tutaj popatrzeć. Sprzedaż według kategorii. Kochani, bardzo fajna rzecz. Możecie sobie prześledzić 30 dni i wejść w jakąś konkretną kategorię. Dajmy na to motoryzacja. O, motocyklowe, bo ja lubię motocykle. Części motocyklowe. Wybieramy kategorię, wyświetlamy raport. Zobaczmy, co Polacy kupują przez ostatnie 30 dni w częściach motocyklowych. Udział w sprzedaży. Motoryzacja. Części motocyklowe. Części motocyklowe. Wyświetlamy sobie raport. Ostatnie 30 dni. Kochani, silniki, akumulatory, pewnie padły ludziom po zimie, silniki, akumulatory. Tutaj mamy sortowanie po wartości sprzedaży, prawda? Czyli widzimy, jakie produkty wygenerowały największą sprzedaż na polskim Allegro. Także polecam Wam to narzędzie, jest świetne, możecie sobie przeglądnąć, co lubicie. Tutaj mamy co, na przykład o top 1000 ofert produktów zyskujących popularność. Również ciekawa zakładka. Ostatnie 7 dni. Baseny, wiadomo, lato, gorąc, hulajnogi. Tak, kochani, tak, jest wiele produktów takich topowych, typu właśnie baseny, trampoliny, hulajnogi, gdzie konkurencja jest olbrzymia i nie są to dobre produkty na początek dla początkujących importerów. Z czasem zapewne zobaczycie, gdy zaczniecie sobie wyliczać koszty importu, koszty produktów, i porównywać z cenami na rynku, będziecie wiedzieć. Kochani, jeszcze taka bardzo ważna rzecz. Allegro czasami bywa niemiarodajne z tego względu, że dużo klientów szuka tam bardzo niskich cen, a wielu sprzedających wyprzedaje się z towaru, który im zalega na stoku. Także często są tam towary niestety sprzedawane poniżej kosztów, więc nie zawsze Allegro Analytics jest dobrym narzędziem. Kochani, przejdźmy sobie do kolejnego narzędzia, Amazon USA. Ja lubię korzystać z Amazona amerykańskiego. Wchodzimy, deliver to New York City, 10.001, apply, done. I kochani, to jest Amazon amerykański. I teraz dajmy na to, że coś Was interesuje. Może jakieś motorcycle rzeczy. Sprawdzamy, co tu mamy. Sortujemy sobie po bestsellerach. I możemy wyszukiwać najlepiej sprzedające się produkty w Ameryce. Dlaczego jest to fajna metoda? Ponieważ czasami możemy nieco wyprzedzić rynek. Znajdziemy jakiś hit sprzedażowy na Amazonie i możemy wprowadzić go do Polski. Na przykład my taką mieliśmy fajną przygodę z biurkami. Otóż sprzedawaliśmy bardzo fajne biurka, których w Polsce nie miał nikt. Natomiast my znaleźliśmy je właśnie na amerykańskim Amazonie. O, tego typu biureczka. Bardzo podobne. Wprowadziliśmy je do sprzedaży, kochani. Hit, naprawdę. Nikt tego nie miał, a sprzedawało się bardzo fajnie. To było parę lat temu, gdy właśnie ten styl był bardzo pożądany. Wchodził dopiero na salony, że tak powiem. I przykuł tutaj uwagę konsumentów. Także Amazon amerykański również bardzo fajna metoda. Wyszukujecie sobie, co lubicie, co się znacie, co Was interesuje. Sortujecie po bestsellerach i możecie wyszukiwać najciekawsze produkty. Kochani, kolejne narzędzie to biblioteka reklam na TikToku. Również bardzo fajna sprawa. Wchodzimy sobie na bibliotekę reklam na TikToku. Wybieramy kraj docelowy Polska albo Ameryka. Wyszukujemy wszystkie rodzaje reklam. Może wejdźmy sobie w Stany Zjednoczone. O, nie ma tutaj Stanów. To może Wielka Brytania. Zobaczmy ostatnie 2 miesiące. Jakie reklamy były popularne w Wielkiej Brytanii. Kochani, też fajna metoda. Tu jest niestety dużo niefajnych rzeczy, jakichś takich nieinteresujących nas tematów. Natomiast jeśli przeglądniecie sobie tego troszeczkę więcej, poszukajcie, jakie produkty były reklamowane przez reklamodawców. Bardzo często są to fajne elektroniczne gadżety. Jest tego cała masa. Również świetne narzędzie, by zweryfikować tutaj nastroje, potrzeby konsumentów.
Nie mam więcej czasu, żeby omówić dokładnie te trzy rzeczy, także natomiast Allegro Analytics na moim YouTubie znajdziecie, także zasubskrybujcie kanał, wejdźcie sobie, zobaczycie całe wideo, jak się poruszać po tym narzędziu Amazon USA, przeglądnijcie samodzielnie. Kochani, tak, kolejna rzecz, jak handlować towarem bez firmy? Działalność nierejestrowana. Świetne narzędzie, dostępne na naszym rynku już jakieś 2-3 lata. O co chodzi? Każdy, praktycznie każdy, może założyć działalność nierejestrowaną. Ot tak, wystarczy, że pomyśli, że zakłada działalność nierejestrowaną i gotowe. Wejdźcie sobie na stronę biznes.gov, tu macie wszystko dokładnie opisane, jaki jest limit przychodów, czym jest działalność nierejestrowana, jak rozliczać działalność nierejestrowaną, jak ewidencjonować sprzedaż. Jest to bardzo, bardzo proste. Wypełniacie po prostu jakiś plik w Excelu, spisujecie sobie sprzedaż, co i za ile. Banał, naprawdę. Znajdziecie też masę poradników, jak z tego korzystać. I co? Jest to fajne, ponieważ praktycznie każdy może z tego korzystać, nawet pracując na etacie. Zakładacie sobie, pomyślicie, że chcecie założyć działalność nierejestrowaną. Brawo, właśnie ją założyliście. I możecie handlować sobie towarami importowanymi z Chin. Także bardzo fajne rozwiązanie. Polecam wszystkim. I jeśli przekroczycie limit przychodów, czyli zobaczycie, że wasz towar się sprzedaje, możecie założyć sobie JDG, czyli jednoosobową działalność gospodarczą. Przez 2,5 roku około jest to super rozwiązanie, ponieważ płacicie bardzo niskie, uproszczone podatki. Super sprawa. A potem możecie myśleć o spółce z o.o. Tak jak ja już korzystam ze spółki z o.o., ponieważ jest to lepsze pod kątem optymalizacji podatkowej, płacicie niższe podatki. Super sprawa. Natomiast na początek działalność nierejestrowana, potem JDG, potem możecie myśleć o spółce z o.o. Tak, jest natomiast jeden minus działalności nierejestrowanej. Mianowicie nie możecie importować na siebie samodzielnie towarów. Będziecie potrzebowali pośrednika w Polsce. Jest to jedna z wad. Jeśli prowadzicie JDG, nie potrzebujecie pośrednika, możecie sobie odprawić towar na swoją firmę. Ogólnie, kochani, jeśli ściągniecie jakiś towar na potrzeby osobiste, parę sztuk, na test, zobaczyć, możecie go odprawić na osobę fizyczną. Nie potrzebujecie tutaj w ogóle pośrednika. Natomiast jeśli chcecie handlować już w celach handlowych, czyli po prostu zamówicie, nie wiem, 100 sztuk towaru, musicie mieć albo JDG i odprawić na siebie, albo pośrednika, jeśli korzystacie z działalności nierejestrowanej. Możecie skorzystać z naszej pomocy, my jesteśmy takim pośrednikiem, możecie wyszukać masa firm w Polsce. Jeśli chcecie z naszej pomocy, firma Discord, zapraszam serdecznie. Tutaj jeszcze temat agenta. O co chodzi? Jeśli chcecie importować towary z 1688, potrzebujecie agenta. Z Alibaby nie potrzebujecie agenta. Tutaj chiński sprzedawca zaaranżuje całą dostawę do Polski, na przykład kuriersko. Także prosty temat, dogadacie się z nim. Możecie dokonać zakupu przez platformę. Bardzo łatwe. Natomiast na 1688, gdzie ceny są najniższe, potrzebujecie agenta. Agent to taka osoba w Chinach, która dla was skompletuje zamówienie od chińskich dostawców, zapłaci temu chińskiemu dostawcy, skompletuje towary, bo możecie zamówić na przykład, nie wiem, 5 różnych towarów od 5 różnych dostawców. On to skompletuje, popakuje na przykład w jeden duży karton i wyśle do Polski. Wystawi wam swoją fakturę, wy mu zapłacicie i weźmie za to pewien procent, czy to 3%, 5, 8, 10, zazwyczaj 5-7%, to jest taka średnia stawka. Gdzie znajdziecie agenta? Przede wszystkim na przykład na Facebooku są takie grupy, możecie szukać w jakichś grupach tematycznych, importowych. Na Alibabie po prostu część sprzedawców zajmuje się też właśnie taką agenturą, także jak ich podpytacie, to wam powiedzą, że mogą to zrobić. Możecie znaleźć polskich agentów, możecie się zgłosić do nas, my się też zajmujemy takim serwisem, także zapraszam. Albo korzystać z Alibaby i bez agenta zamawiać sobie samodzielnie na własną rękę. Natomiast jeśli dopiero zaczynacie, wiadomo, jakiś pośrednik będzie fajny, bo pozwoli wam uniknąć błędów. Natomiast nie jest to oczywiście w żaden sposób konieczne. Kochani, tak. Jak liczyć w ogóle koszty importu? Ponieważ to jest też bardzo ważny temat.
Kochani, jak liczyć koszty importu? Odpalmy sobie notatnik i zaraz Wam wszystko opowiem. Przyjmijmy, że kupujecie jakiś towar z Chin, na przykład, no nie wiem, 10 sztuk, towar X. Nie ma znaczenia, co to będzie. Przyjmijmy jakiś towar X, czy to będą piloty, zabawki, cokolwiek, jakaś odzież, nie ma znaczenia. Kochani, przyjmijmy, że zamówiliście towar X, 10 sztuk, cena jednej sztuki, przyjmijmy, niech to będzie 10 CNY, czyli 10 juanów. I teraz o co chodzi? Przede wszystkim 10 sztuk, czyli wartość towaru mamy 100 juanów. Obecny kurs to jest około 0,56, czyli mamy 56 PLN. Czyli wydaliście na towar 56 złotych. No, mała partia, ale tak, żeby było łatwo liczyć. Wiadomo, że no, będziecie pewnie importować większe towary, gdzieś tam za na przykład 500 złotych, a nie za 56 złotych, ale dajmy na to, że zamówiliście towar za 56 złotych. I teraz tak, przyjmijmy, że nie korzystaliście z agenta. Gdybyście korzystali z agenta, musielibyście mu odpalić jeszcze te na przykład 5-7%, ale przyjmijmy, że producent wysłał Wam towar do Polski i za wysyłkę lotniczą zapłaciliście 200 PLN. Oczywiście ta kwota pewnie byłaby w juanach albo w dolarach, ale to nie jest aż tak istotne. I teraz tak, sumujecie sobie te kwoty, czyli 56 PLN plus 200 PLN, daje Wam to 256 PLN. Dlaczego je sumujemy? Ponieważ chcemy obliczyć cło i VAT, a cło i VAT liczymy od wartości towaru oraz wartości kosztu transportu. Jest to po to, żeby ludzie nie uciekali od opodatkowania, bo wtedy wszyscy kupowaliby towar za złotówkę, a płacili za transport 255 zł, a sprzedawca przecież wiadomo, że by sobie wziął te pieniądze, prawda? Więc chodzi o to, że transport też jest opodatkowany. I teraz taki transport musicie, transport plus wartość towaru, musicie odslić oraz opodatkować VAT-em, prawda? Czyli tak, przyjmijmy, że było to 5%, 5% cła, czyli 256 PLN razy 0,05. I tutaj z takiego mnożenia wyjdzie nam 5% i to będzie cło. I teraz co z VAT-em? Do tej kwoty 256 zł dodajemy cło, czyli to, co tutaj sobie wyliczycie, 5% z 256 zł. I, przepraszam, to mnożymy razy 1,23 i wyjdzie nam kwota już z VAT-em, albo razy 0,23, ponieważ mamy 23% VAT-u w Polsce i wyjdzie nam tutaj kwota VAT-u. Tak więc nie jest to skomplikowane, kochani, agencja celna zrobi to wszystko za Was lub jakiś pośrednik zrobi to również wszystko za Was. Po prostu wystawi Wam polską fakturę na towar. Także Waszą pracą będzie tak naprawdę znaleźć sobie produkt w Chinach, czy to na Alibabie, czy na 1.6, podesłać go pośrednikowi i on z polską fakturą VAT wszystko dla Was załatwi. Natomiast jeśli będziecie chcieli sami importować, wejdźcie na mój kanał na YouTubie, bo jest tam masa filmów, gdzie ja opisałem wszystko od A do Z, jak zaimportować samodzielnie towar. Także obejrzyjcie sobie wideo. Tutaj pokrótce Wam pokazałem, jakie są koszty. Pamiętajcie tak, stawki celne sprawdzacie w Tariku. Wejdźcie na mojego YouTube'a, jest tam wideo, jak sprawdzić stawkę cła. Wszystko dokładnie opisane. No, zazwyczaj jest to parę procent, kochani. Od 0 do tam 10% to są takie standardowe stawki celne. Na odzież są wysokie stawki celne, kilkanaście procent. I jeszcze warto wiedzieć, że niektóre towary obłożone są cłem antydumpingowym. Ale to też w Taliku sobie sprawdzicie. Także wejdźcie na YouTube'a mojego. 3-minutowy filmik, z którego dowiecie się dosłownie wszystko. Teraz tak, jak zaimportować w ogóle towar? Co dalej, prawda? Jeśli chcemy kupić jakiś towar. Przyjmijmy, że no macie już JDG, swoją firmę. Za chwilę poruszymy wariant jeszcze w przypadku działalności nierejestrowanej. Macie swoją firmę. Kupujecie towar u Chińczyka, płacicie mu przelewem, czy to przez Alibabę, czy to przelewem bezpośrednim. Również na moim YouTubie jest wideo, jak przelewać większe sumy do Chin, także obejrzyjcie. Chińczyk wysyła Wam towar do Polski, przyjmijmy kurierem UPS-em. Dostaniecie maila od kuriera, że witamy, paczka dotarła, prosimy o komplet dokumentów. Przesyłacie dokumenty standardowo, faktura handlowa,
packing list, specyfikacja, kontrakt, czyli nawet screenshot z Alibaby, potwierdzenie płatności i agencja celna zajmie się wszystkim za Was. Także bardzo proste. Również mam takie wideo na YouTubie, jakie dokumenty przygotować do odprawy celnej. Obejrzyjcie sobie. Prosty temat. Jeśli działacie na działalności nierejestrowanej, no to co? No to po prostu zlecacie to pośrednikowi w Polsce. Mówicie mu, co chcecie zamówić, wysyłacie mu linki, a on wam wystawia polską fakturę VAT i dostarcza towar pod drzwi, a wy po prostu sobie nim handlujecie. Także również prosty temat. Teraz tak, kochani, ponieważ tytuł tego webinaru brzmi: jak zarabiać 5000 zł miesięcznie bez wychodzenia z domu i bez firmy. Bez firmy już wiecie, działalność nierejestrowana plus jakiś pośrednik. Bez wychodzenia z domu również, ponieważ czy to przewoźnik kurierski, czy to wasz pośrednik, dostarczy wam towar pod drzwi. Jeśli sprzedawca z Alibaby wyśle wam towar, podacie mu swój adres, no to ten towar przy pomocy np. kuriera UPS-a, FedEx-a dotrze do Was dosłownie pod drzwi. Kurier Wam przyniesie tą paczuszkę z Chin z Waszym towarem. Także Waszą pracą jest tutaj wyszukanie dobrego towaru na handel, czyli to, co się po prostu dobrze sprzedaje, ludzie chcą to kupować i jest na tym marża. I teraz tak, jak zarobić 5000 zł miesięcznie? Kochani, nie jest to takie trudne. Coś Wam pokażę. Wchodzimy sobie na mój kanał na YouTubie, wchodzimy sobie na wideo. Kochani, ja zawsze chciałem udowodnić wszystkim, że każdy może zarabiać na imporcie, nawet osoby z małym kapitałem. I to zrobiłem, pokażę Wam. Zrobiłem zamówienie za chyba 200 zł. Już Wam to pokażę. By importować, musisz mieć kasę. Wow, I just built the most Przejdźmy amazing się z workflow on reklamą. money.com. You build your own workflow? Why? Koszt do... Tutaj moje wideo. Kochani, zamówiłem na próbę klamki motocyklowe. O takie. Sprzedawałem je na platformie OLX, bo tam jest najtaniej. I teraz, kochani, jak wyglądała sprawa? Zakup towarów 147 zł. No to powiedzmy sobie szczerze, grosze, prawda? To jest tyle, co za obiad z dziewczyną wydacie gdzieś na mieście przy obecnych cenach. Dostawa na terenie Chin 7,70, koszty po stronie chińskiej 10,29, dostawa do Polski 13 zł. Dlaczego taka tania dostawa, kochani? Bo korzystałem z transportu morskiego. Tutaj mam ten benefit, że jako, że prowadzę firmę i importuję duże ilości morsko, to sobie po prostu ten towar dorzuciłem. Natomiast gdyby to wyszło lotniczo, byłoby więcej, wiadomo, ale jakbyście zamówili tych sztuk więcej niż ja, bo ja zamówiłem chyba 10 tylko. No to oczywiście ta cena by się rozłożyła, więc dostawa do Polski również nie, no byłaby droższa, ale nie aż tak bardzo. Cło 6,59 VAT 42 zł. Suma kosztów 227 zł brutto. Kochani, tyle wyłożyłem, 227 zł brutto. To są pieniądze, które ma każdy, kto pracuje w Polsce. I teraz co? Wystawiłem to na OLX-ie, sprzedawałem je za chyba 90 zł. I sprzedałem je za prawie 900 zł. Czyli 227 zł zamieniłem na 890 zł. Wiadomo, koszty OLX-a, czyli no tutaj fakturka od OLX-a, wiadomo, za pośrednictwo ich, koszty produktów, opakowania. I kochani, zarobiłem 479 zł. Czyli włożyłem 227 i z 227 zrobiłem, no oczywiście zwróciło się to 227 plus zysk 479 zł. 500 zł. Czyli jeśli chcecie zarobić 5000 zł w miesiąc, wystarczyłoby zamówić 10 razy więcej takich klamek. Czyli zamiast 10 sztuk, 100 sztuk. Ile byście za to wyłożyli? 1500 zł. No przecież to nie są duże pieniądze. Przepraszam, no z podatkami 2300 zł mielibyście zysk 5000 zł prawie. 4790 zł przed opodatkiem. Kochani, sprzedać 100 sztuk klamek, jeśli macie dobry, fajną ofertę na OLX-ie, czy może własny sklep z reklamami, a może kanał na YouTubie, gdzie pokazujecie, jak testujecie produkty. Na przykład pokażę Wam taką ciekawostkę, kochani. Sprzedajemy obecnie namioty handlowe. Zamówiłem 200 namiotów handlowych. Tu jest link do mojej oferty. Za tam kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak, 32 osoby kupiły, sprzedało się na ten moment 50 chyba jeden namiotów. Cena była troszkę niższa na początku, tam 390 zł, teraz jest 430.
No i sprzedaję. Pewnie do jesieni sobie sprzedam. Kochani, po co? Po to, że potrzebowałem mieć tutaj towar na kolejny filmik na YouTubie, plus oczywiście, żeby pomnożyć sobie kapitał. Czyli gdzieś tam włożyłem, nie wiem, 40 tysięcy złotych, wyciągniemy 50-60 tysięcy złotych i wpadnie nam do kieszeni 10 czy 20 tysięcy złotych przy prawie zerowej pracy. Prosta sprawa. I teraz tak, ja tej oferty nawet nie reklamuję. W ogóle nie ma reklam. Na początku włączyłem jakieś adsy na Allegro, czy dałem promowanie. Teraz nie ma żadnej. Klienci przychodzą, kochani, z wideo na YouTubie. Dlaczego? Bo nagraliśmy tutaj test, kochani, z moim wspólnikiem Tomkiem. Notabene. Najważniejsze. Byłem kiedyś jego pracownikiem w firmie właśnie jego. On się zajmuje stricte handlem. Żyje z handlu właśnie detalicznego, zamawia towary, handluje. Ja handluję teraz towarami tutaj hurtowo, zamawiam dla klientów. Zrobiliśmy wideo, pokazaliśmy, jak działa produkt. No i co? Klienci wyszukują w Google czy na YouTubie jakiś porad, czy po prostu recenzji namiotu, trafiają do nas, boom, kupują nasz namiot. Także bardzo fajna, prosta metoda marketingowa. Wróćmy sobie tutaj, kochani, do naszych klamek motocyklowych. Czyli wystarczyłoby sprzedać 100 takich klamek i zarobić 5000 zł. Kochani, a co jeśli macie większy budżet niż te 2200 zł? Może macie więcej odłożone? No to proszę, kolejne wideo eksperymentalne, oczywiście reklamy. Reklamy po chorwacku, bo w Chorwacji tak nie jest. Na takim workation, zajmujemy takie spotkanie biznesowe, wyjeźdźcie w Włoszech. No i teraz nagrywam jeszcze dla Was ten webinar, jeszcze tam jakieś inne wideo nagrywam, także poczekajmy na te reklamy i pokażę Wam, kochani, kolejny temat. Tutaj włożyliśmy większy kapitał, bo 25 tysięcy złotych. Tyle wyłożyliśmy sobie na towar. I kochani, ile zarobiliśmy? Zarobiliśmy kolejne prawie 25 tysięcy złotych. Czyli tak, 25 tysięcy wyłożone, przychód 50 tysięcy netto, czyli tam około 60 tysięcy brutto. Kochani, zysk przed opodatkowaniem 24 tysiące złotych. Opodatkowanie CIT-em 9%, bo spółka ZO. Dlatego właśnie lubię spółkę ZO, bo 9% CIT-u. Jak ktoś mi będzie mówił o podwójnym opodatkowaniu, to go odeślę do kursu pana Wieczorka Sekrety Spółek, ponieważ mogę załatwić Wam rabacik, jak to kogoś interesuje. Jestem tam, mam tam z nimi, że tak powiem, taką mini umowę i mam kod rabatowy na kurs Sekrety Spółek. Bo przy małych zyskach, gdzieś tam kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, nie ma praktycznie w ogóle podwójnego opodatkowania w spółce ZO. Ale zostawmy ten temat. Kochani, 25 tysięcy złotych zmieniliśmy w 25 tysięcy złotych plus 22 tysiące złotych, czyli praktycznie razy dwa. W okresie tam, nie wiem, dwóch, trzech, czterech miesięcy, nie pamiętam. To były łańcuchy śniegowe, kochani. Pokażę Wam jakie. Tu je mamy. Kochani, piękne łańcuchy śniegowe również w Chinach. Tu jest cena za sztukę. My zamawialiśmy kilka sztuk w zestawie. Jak je reklamowaliśmy, na Allegro je wrzuciłem, wyróżnienie włączyłem i kochani, oczywiście oferta na Allegro. I jeszcze zrobiliśmy oczywiście wideo na YouTubie. To jest Jeep Tomka, którym próbowaliśmy te łańcuchy zniszczyć i się nie udało. Jeden chyba tylko się rozpadł. A upalaliśmy po prostu ekstremalnie, naprawdę. Zresztą sami zobaczcie. Pokazaliśmy, jak testujemy te łańcuchy, a dokładnie jak próbujemy je zniszczyć. Upalaliśmy je na podjazdach. Także terenówkę, zabraliśmy je na kamieniste podjazdy. Bez litości, że tak powiem. I co? I to wystarczyło, żeby ludzie chcieli kupować. Chcieli kupować, bo po prostu produkt był dobry, wykazaliśmy, że jest dobry. Ludzie kupowali. Kochani, 22 tysiące zarobione bardzo łatwo i szybko. Natomiast tak, nie chcę Wam słodzić. To wszystko nie jest takie proste. Dlaczego? Dlatego, że musicie zostać dobrym sourcerem. Musicie dobrze szukać towarów, dobrze obliczać opłacalność tych towarów i po prostu szukać fajnej niszy. Jeśli Wy specjalizujecie się w jakiejś niszy, to zarobienie 5000 zł miesięcznie nie będzie dla Was żadnym, ale to żadnym problemem. I teraz tak, jeśli będziecie zarabiać 5000 zł miesięcznie, to nie zrobicie już tego bez firmy. Będziecie już musieli założyć JDG. Natomiast na samym początku nie potrzebujecie JDG. No ale jak zaczniecie zarabiać 5000 zł miesięcznie, no to zapłacenie tych kilkuset złotych podatków JDG, bo tyle się płaci na małym ZUS-ie, nie będzie dla Was już żadnym problemem.
Tak więc, co chciałbym, żebyście wynieśli z tego webinaru? Wyszukiwanie produktów, już wiecie gdzie i jak. Jak liczyć koszty produktów, również znajdziecie o tym wideo u mnie na kanale. Co sprzedawać, również wiecie, gdzie szukać. Allegro Analytics, naprawdę, kupcie sobie dostęp, on kosztuje tam chyba 100 czy 150 zł, nie pamiętam. Poświęćcie tydzień, przeszukajcie towary, które Was najbardziej interesują, Wasze ulubione nisze, wyszukajcie sobie świetne towary na handel. I tak, kochani. Muszę już kończyć, ponieważ jest już późno. Już jest chyba 23 u mnie. Na sam koniec, czy będzie fair, jeśli podzielę się z Wami informacją o współpracy z naszą firmą? Kochani, dajcie znać tutaj w komentarzu, czy będzie to uczciwe według Was. Mam nadzieję, że ten webinar się Wam podobał. Widzę, że piszecie, że jest to ok. Kochani, tak, jeśli, o co chodzi? Jeśli potrzebujecie pośrednika, który dla Was zamówi towar i wystawi polską fakturę, zapraszam do nas. Firma discolm.pl, pokażę Wam naszą stronę, discolm.pl, zapraszamy serdecznie, nasze referencje też sobie możecie tu zobaczyć, między innymi od burmistrza Mikołowa, no dużo różnych referencji. Masa wideo, ponieważ import to moja pasja, nagrywam tego non-stop, lubię edukować, lubię pomagać ludziom, po prostu chcę, żeby ludzie mieli takie szczęście jak ja, że mogę pracować zdalnie, zarabiać jakieś tam fajne pieniądze i jeszcze robić to, co lubię. Kochani, dlaczego warto z nami importować? Bo dostaniecie polską fakturę VAT, towar pod same drzwi, towar ma instrukcje i etykiety, co również jest konieczne. Instrukcje po polsku, etykiety po polsku. Nie musicie mieć BDO, nie musicie mieć EORIM, także wysyłacie nam linka, a my Wam dostarczamy towar pod drzwi. Czyli Wy skupiacie się tylko i wyłącznie na wyszukiwaniu towarów oraz na handlu. Kochani, także jeśli chcecie skorzystać z naszych usług, zapraszam oczywiście do kontaktu. No i co? Jeszcze sesja pytań Q&A. Zadawajcie pytania, piszcie w komentarzu. Dam Wam tutaj chwilkę czasu, a ja się w tym czasie napiję wody. Bo zaschło mi gardle. Zadawajcie pytania, a ja już natychmiast odpowiem tutaj Wam na wszystko, co Was może interesować związanego z importem. Okay. Pierwsze pytanie, ile kosztuje pośrednictwo? Kochani, to zależy od towaru. Tutaj macie taką zakładkę na naszej stronie wycena. Pokażę Wam, bo to jest fajne. Mamy dwie usługi. Transportową dla doświadczonych importerów, kompleksową dla osób, którym się albo nie chce zajmować importem, albo się na tym nie znają, co kto lubi. Niektórym się naprawdę nie chce. Fajny poglądowy kalkulator. Cena produktu 10 zł. Podajecie wymiary produktu. Przyjmijmy 10 na 10 na 10. Niech będzie 10 sztuk. Tutaj poglądowa kategoria. Niech to będzie tekstylia. Czyli towar za 10 zł w zakupie. W Polsce będzie kosztował około 19,81 brutto z VAT-em. Prosty, szybki kalkulator. Czyli wyszukujecie sobie towar na 1,688, dajmy na to jakąś zabawkę teraz. Przyjmijmy, że zabawka kosztuje 8,99, no może nie, niech będzie 20 zł, czyli gdzieś tam 40 juanów. Wymiary zabawki 10 na 5 na 15, przepraszam, 16. Ilość sztuk, na przykład 100 sztuk. Cena zabawki wyjdzie 34 zł brutto na gotową, czyli z 20 zł zrobi się 34. Prosty kalkulator. Dokładną ofertę oczywiście przygotujemy każdorazowo na maila. Wysyłacie nam linka, my się wszystkim zajmujemy. Tak, jeszcze jakieś pytania? Piszcie śmiało, już odpowiem. Co jak przekroczę próg na działalności nierejestrowanej? No to musicie założyć wtedy JDG albo spółkę z o.o. Polecam JDG, zakładacie online, prosta sprawa. Masa poradników w sieci, czy też jakiś specjalista Wam pomoże za jakieś niewielkie pieniądze. Bano, naprawdę. Pamiętajcie, w JDG księgowość pomaga Wam z dokumentami. To jest tylko trudne na początku. Po miesiącu już wiecie, o co chodzi. Śmigacie, naprawdę. Jeśli znajdziecie gdzieś poradniki, bano.
Naprawdę, JDG masa osób prowadzi w Polsce. Pierwsze 2 lata super, niskie podatki, także polecam. Ok, pytanie. Co z certyfikatami, instrukcjami, oklejaniem, bo podobno trzeba. Trzeba, tak, trzeba, trzeba. Kochani, produkt musi mieć instrukcję, musi mieć etykietę. My się tym zajmujemy od A do Z, że nie musicie się tym martwić. Dostajecie towar z tym wszystkim. Także leży to już w naszej gestii. Co z jakością towaru? Kochani, no jakość towaru jest całkiem dobra, powiem wam. I to dlaczego? O co chodzi w ogóle? Cały świat praktycznie zamawia z Chin. Większość rzeczy, które widzicie wszędzie dookoła jest z Chin. No nawet ta myszka komputerowa, którą tu trzymam, która jest gdzieś skoszona za pewnie parę złotych czy paręnaście złotych, też jest wyprodukowana w Chinach i działa już bardzo, bardzo długo. Dlaczego? Bo towary w Chinach są naprawdę fajnej jakości. Wiadomo, nie jest to jeszcze to, co japońska konkurencja, natomiast ja wam tylko powiem, bo dużo osób o tym nie wie. Japonia kiedyś to był szmelc. Naprawdę. Po II wojnie światowej Japonia to były takie Chiny jak teraz. Natomiast Japonia teraz obecnie jest postrzegana jako jeden z najlepszych producentów, czy to samochodów, czy motocykli, czy jakiejś elektroniki. Tak samo zapewne będzie z Chinami. Pamiętajcie, że Chińczycy produkują praktycznie wszystko, również dla dużych marek. iPhone produkowany w Chinach, również przez Chińczyków. Także świat poszedł w tą stronę. Co z gwarancją i zwrotami? Kochani, nie ma gwarancji. Wiadomo, że chiński producent jakąś tam gwarancję daje, ale ona ma zastosowanie tylko na terenie Chin. Poza Chinami ona nie ma zastosowania. Więc jeśli nie będziecie odsyłać towaru do Chin, a to się nie opłaca, no to niestety nie ma taka gwarancja żadnego sensu. Także trzeba zamówić troszkę więcej towarów, żeby mieć na ewentualne reklamacje klientów. I czy zwroty towarów? Kochani, nie ma zwrotów towarów. Większość producentów nie przyjmie zwrotu, a ci, którzy przyjmą, no to powiedzą, ok, no ale odeślij mi towar do Chin, więc to się po prostu nie opłaca. Dlatego lepiej albo zamówić próbki, albo zamówić małą partię, sprzedać, zobaczyć, jaki będzie odzew z rynku, czy klienci będą zadowoleni. Ja wiem z doświadczenia i z doświadczenia moich klientów, że większość jest klientów, konsumentów zadowolonych z tej jakości i jest ona dla nich po prostu odpowiednia. I pytanie, i skoro to takie genialne, to czemu wszyscy tego nie robią? No właśnie to robią, kochani. Większość firm, które widzicie, importuje towary, głównie z Chin, odzieżówkę gdzieś tam Chiny, Bangladesz, Pakistan, Indie i zarabiają kupę kasy. Kochani, ja właśnie złożyłem sprawozdanie finansowe za zeszły rok. Nasza firma zarobiła 1 000 000 złotych na czysto. Moi klienci też zarabiają dużo pieniędzy. Naprawdę, na imporcie z Chin idzie się dorobić bardzo, bardzo dobrze. Według mnie większość importerów, którzy są na rynku parę lat, zarabiają bardzo duże pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko się tam produkuje, towary są tanie, bariera wejścia nie jest zbyt duża, natomiast dużo osób myśli, że to jest takie trudne i skomplikowane. A nie jest aż takie trudne i skomplikowane i tutaj jest wasza właśnie szansa. Natomiast musicie znaleźć dobry towar po to, żeby trafić z nim w gusta konsumentów. Jak traficie w gusta konsumentów, no to zarobicie. Jak nie traficie, okaże się, że się przetowarujecie, zamówicie zły towar, który ich nie interesuje, no to stracicie. Natomiast kochani, bardzo ważna jeszcze rzecz. Pozwólcie, że się napiję, bo już mi trochę zaschło w gardle. Natomiast bardzo istotna rzecz. Dlaczego? Co ja bardzo lubię w imporcie z Chin i co uważam, że jest świetne? Widzicie, jeśli idziecie do kasyna i położycie na przykład 1000 zł na ruletce, prawda? Macie około 50% szans na wygraną i stracicie kapitał. Wiem, że to jest trochę ciężki przykład, natomiast o co chodzi? A co jeśli kupicie za ten 1000 zł towar w Chinach i on się nie sprzeda? No widzicie, różnica polega na tym, że taki towar bardzo często możecie sprzedać po kosztach. Czyli czy to z zerową marżą, czy to może z niewielką stratą. Ale w większości wypadków wy się tego towaru pozbędziecie. Wiem to z doświadczenia, bo również gdy jeszcze pracowałem w Primado, czyli w firmie obecnego mojego wspólnika, gdzie właśnie byłem sourcerem, wyszukiwałem produkty, specjalizowałem się właśnie w wyszukiwaniu fajnych towarów na handel. Też wielokrotnie nie trafiałem z towarem, czyli proponowałem do zamówienia coś, co się nie przyjęło.
i trzeba to było sprzedać po kosztach. Natomiast w długim terminie zazwyczaj jesteście na imporcie na plus. Jeśli tylko wiecie, żeby rotować towarem, kupujecie to, co kupują klienci, to, co oni oczekują, to w większości wypadków jesteście na plus. I to jest właśnie fajne w przypadku importu z Chin. Tutaj oczywiście zawsze jest ryzyko przy zamawianiu towaru, natomiast wzorujcie się na dużych, dużych sklepach. Duże sieciówki robią tak. Co się sprzedaje, dźwigają cenę, sprzedają, domawiają. Co się nie sprzedało, cięcie ceny, pozbyć się jak najszybciej, odzyskać kapitał, ile się da, zamówić towar, który się przyjmie. Także to jest najważniejsza strategia, o której musicie pamiętać. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za udział w tym webinarze. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i co? Zapraszam chętne osoby oczywiście do współpracy. Bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału na YouTubie. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Dziękuję.